Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Dzisiaj jest poniedziałek, a jak w każdy poniedziałek odpalamy jakąś nową promocję i tak dzisiejsze promocje będą trwały do środy, do godziny 24. I oprócz tego, że mamy bardzo duży asortyment relaksa na cały czas na wyprzedaży, to do tego dojdzie dzisiaj cały asortyment JMC minus 15% i wszystkie gumy Savage Geara też minus 15%. Teraz tak na szybko przejdziemy sobie po regalikach, żebyście mogli zobaczyć, co mamy i na pewno też pod filmem Wam to wszystko podlinkujemy, tak żebyście mieli po prostu łatwiej to wszystko znaleźć. I tak na szybko, żeby też nie przedłużać, nie zanudzać, od JMC haki pod trzeburaszkę w 5 rozmiarach. Wszystkie rozmiary kotwiczek, od malutkich kleniowo-jaziowych po takie duże, niemalże sumowe, aczkolwiek ja ich bym nie nazwał typowymi kotwicami sumowymi, ale w zupełności nam wystarczą na szczupaki, bolenie, sandacze, może nie trocie, może nie sumy, ale fajne kotwice z dużą domieszką węgla, sprawdzone w boju, godne polecenia za przyzwoite pieniążki. Są haki offsetowe, bez dociążenia, z dociążeniem, też cała rozmiarówka i kilka ciekawych gramatur do wyboru. Są krętliki od JMC pojedyncze, podwójne i nawet krętliki są potrójne. Przeskoczymy sobie teraz do kolejnej ścianki. Tutaj od JMC też mamy to, co wędkarze już znają. Będą to wszystkie fluorokarbony japońskie, dobrej jakości, od średnicy 0,128 do 0,66. Od JMC będą też plecioneczki, 8-splotowe, 4-splotowe. Tu są takie troszkę bardziej budżetowe. Tu można powiedzieć, że półeczkę wyżej, także każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Średnice od 0,04 w górę, od okoniowych przez szczupakowe, sandaczowe. Tu jeszcze nie zdążyliśmy wszystkiego rozłożyć, także tych plecioneczek troszeczkę doszło. Od JMC pokażę Wam też skrzynkę, którą użytkujemy Sebastian z Michałem od zeszłego roku. Myśmy z Adasiem w tym roku zaczęli ich używać. Fajna, wygodna, poręczna rzecz, skrzynka wytrzymała, można sobie na tym usiąść, już to pewnie pokazywaliśmy kilka razy, ale są też nowi widzowie, którzy może tego nie widzieli, albo nie chce im się odkopywać poprzednich materiałów. Tutaj sobie trzymamy wszystkie graty, ja sobie to pudełko z tymi mocowaniami do woblerów to wyciągnąłem i tutaj trzymam całą elektronikę, jakąś tam kamerę GoPro, powerbanki, akumulatory, wszystkie kable mam tutaj schowane i do tego mamy w tej skrzyni 4 duże pudła na woblery, na gumy, tak żebyśmy mieli wszystko pod ręką. Trzeba pamiętać też o tym, że te pudła możemy sobie oddzielnie dokupić. Jeśli 4 nam nie wystarczą, możemy sobie dodatkowo 1, 2, 3 pudełka dokupić i mieć na wymianę, w zależności od tego, na jakie ryby się wybieramy. Od JMC są też coraz popularniejsze wśród wędkarzy gumy pentaszady. 5-calowe, 4-calowe, 3-calowe. Po najmniejsze to są 2-calowe okoniówki. One wszystkie są sprzedawane na sztuki, także jest kilka ciekawych kolorów do wyboru. Na przykład te białe są fluorescencyjne, jak je naświetlimy latarką, fajnie w nocy się świecą, może to też drapieżnika skusić. Są jaskółeczki, lancetik, nie wiem jak to dokładnie się wymawia, tak żeby nikogo nie obrazić. Takie jaskółeczki, robaczki, no w każdym razie na czeburaszkę, drop szocika, 4,5-calowe. Też jest kilka ciekawych kolorków do wyboru. Jasne, ciemne, rażące. Tak samo te wszystkie twiczki, woblerki japońskie od JMC. W tą promocję też będą wchodziły Honey Combe, znane już gumki. Ich podstawowym walorem jest to, że są pływające. Czyli po zostawieniu gumki po opadzie gdzieś tam na dnie, ona się lekko unosi tak kuperkiem do góry, imitując jakąś rybę szukającą pożywienia w dnie. Może to drapieżnika fajnie kusić. Nie wiem, czy wszystko od JMC pokazałem. Od JMC mamy też, teraz mi się przypomniało, fajnego świniobija. Sebastian go testował, wpadł mu w oko i chciał, żeby go do sklepu ściągnąć, bo to jest ta wędeczka, słuchajcie, 2,44 do 120 gramów. Jest bardzo lekka jak na swoje parametry i powiem Wam, że jak na Wisłę to nie jest wcale za ciężka.
dość czuła i ona już jest na komponentach Fuji, mocowanie kołowrotka, przelotki za 470 parę złotych, całkiem fajna wędka na fajnych komponentach, mocny świniobi na wisełkę, dałby radę, a 120 gramów na Wisłę to nie jest wcale za dużo wbrew pozorom. I teraz tanecznym krokiem przejdziemy sobie do alejki, gdzie mamy dużo gum. I tak po szybkości, jakbyśmy chcieli to wszystko omówić. Od góry tutaj mamy slendery. Są to podłużne gumy sandaczowe z grzechotką w środku. Adaś w tym roku na Bóg złowił sandacza 89 cm na którąś z tych najdłuższych. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był kolor. W każdym razie też godne polecenia gumki sandaczowe z grzechotką. No tutaj klasyka gatunku, kanibale we wszystkich rozmiarach i kolorach dostępnych teraz na rynku, od najmniejszych do największych. Są węgorze duże, średnie, są węgorzyki malutkie, są węgorzyki w rozmiarze tak zwanym konsumpcyjnym. Słuchajcie, on waży 147 gramów 40 cm. No to już tak zwana waga ciężka spinningowa. Mamy też gobstery, nowość na ten sezon, gumki ciekawie skrojone. Patrzcie, one mają tutaj cały ten ogon taki prążkowany. Się zamotałem, nie pamiętam, jaką rybę to chciało mi przypominać. To też będą herringi we wszystkich rozmiarach, to też będą te duże trouty na największe szczupaki. Tutaj mamy, słuchajcie, burboty, są szczupaki, są węgorze, są duże szczupaki 30 cm, no to już też w naszych realiach jest rozmiar konsumpcyjny szczupaka niestety. Są też te trouty już uzbrojone, gotowe do łowienia. Są zestawy węgorzy z główkami, z dozbrojkami, też już zestawy gotowe do łowienia. Są pakiety raczków w dwóch rozmiarach, całkiem ciekawa kolorystyka. Z tego co pamiętam, to one są już nasączone atraktorem. Cześć Marcin. Siema. Gratuluję bolenia. Dziękuję, dziękuję. Się zamotałem, nie pamiętam, jaką rybę to chciało mi przypominać. To też będą herringi we wszystkich rozmiarach, to też będą te duże trouty na największe szczupaki. Tutaj mamy, słuchajcie, burboty, są szczupaki, są węgorze, są duże szczupaki 30 cm, no to już też w naszych realiach jest rozmiar konsumpcyjny szczupaka niestety. Są też te trouty już uzbrojone, gotowe do łowienia. Są zestawy węgorzy z główkami, z dozbrojkami, też już zestawy gotowe do łowienia. Są pakiety raczków w dwóch rozmiarach, całkiem ciekawa kolorystyka. Z tego co pamiętam, to one są już nasączone atraktorem. Cześć Marcin. Siema. Gratuluję bolenia. Dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, to będą też river roache, mamy we wszystkich rozmiarach. Mamy też kanibale crafty, małe, średnie, duże, szeroka gama kolorystyczna. Także każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie. Są też craft shady, tutaj będą duże herringi. I tutaj mamy takie gumki, też niedawno przyszły, takie z tynką, uklejko podobne. Jak zawsze zapraszam Was do sekcji komentarzy. Jutro postaram się w wolnej chwili złapać Adasia i jakiś vlog sklepowy nagrać, jakiś krótki poradnik. Także pamiętajcie jak zawsze o sekcji komentarzy. Zadawajcie pytania czy jakieś propozycje na kolejne filmy. My sobie te komentarze z czasem odgrzebujemy. To jest dla nas inspiracja do tworzenia kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę dla zasięgu i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Na dzień dzisiejszy to tyle. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i rekordowych ryb piąteczka.